W Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się 11. Powiatowy Przegląd Dziecięcych Form Tanecznych Estrada 2016, podczas którego zaprezentowało się 12 grup. Co roku coraz więcej przedszkoli angażuje się w to wydarzenie i przygotowuje występy sceniczne na bardzo wysokim poziomie. Nie inaczej było podczas tej edycji. Kłodzka scena należała do małych artystów, którzy czuli się na niej bardzo swobodnie i bez większej tremy prezentowali swoje talenty. Główną ideą tego wydarzenia jest możliwość zaprezentowania przez placówki swojego dorobku artystycznego. Pomysłodawcą przeglądu jest instruktorka Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Katarzyna Szik. Gościliśmy 12 grup z całego powiatu, m.in. Międzylesie, Ołdrzychowice Kłodzkie, Włodowice, z Kłodzka oczywiście, nasze kłodzkie przedszkola również, Bierkowice i Duszniki i Stronie Śląskie. Jest to formuła, nazywa się to przegląd, natomiast ma on formułę nie związaną z nagrodami, ponieważ uznaliśmy, że nie trudno jest oceniać dzieci, komuś trzeba było, by nie przyznać nagrody. Więc jest formuła otwarta tego przeglądu. Co roku mamy bardzo dużo uczestników, w tym roku prawie 200 osób. Cieszy się on dużym powodzeniem. No cóż, ja jestem zadowolona, ponieważ od początku, jest to też moja inicjatywa, od początku to prowadzę, zajmuję się tym i cieszę się, że jest zainteresowanie. Ale dzieci zostały czymś nagrodzone, bo jak schodziły, coś dostawały. Tak, oczywiście dostały słodkie upominki. Też wychowawcy, opiekunowie dostali pakiet taki pamiątkowy z plakatem z tej imprezy i oczywiście dyplomami dla opiekunów, ale również dla uczestników. Każde dziecko dostanie dyplom, bo tam jest zostawione miejsce na wpisanie przez wychowawcę, więc myślę, że też będzie to pamiątka. Podczas występów dominowały formy tańca nowoczesnego, nie zabrakło również form taneczno-wokalnych. Układy choreograficzne i barwne stroje przygotowane były z wielką starannością. Każda grupa miała w sobie coś wyjątkowego, wszystkim towarzyszyła dobra zabawa i uśmiech na twarzach. Podczas każdej edycji młodym wykonawcom kibicuje licznie zgromadzona publiczność, która z ogromnym zaangażowaniem wspiera oklaskami wszystkich występujących. Wydarzenie to pokazuje, że aktywność artystyczna i sceniczna wśród dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo ważna i stanowi istotny element edukacyjny.